Agnieszka Jerzyk-Paulina Klimas. Drogie panie, gratuluję przede wszystkim i zacznijmy od środka, od roweru, bo bardzo mocno pracowałyście. Można powiedzieć, że napędzałyście ten pociąg i rywalki korzystały, ale z przyjemnością wielką się to oglądało i kibicowało. Jak wy to oceniacie? Jak z waszej perspektywy to wyglądało ze środka? No musiałyśmy pracować, dlatego że w grupie za nami jechała Julia Listratowa, która jest bardzo dobrą biegaczką. Nie chciałam dopuścić do tego, żeby Julia nas dogoniła, dlatego trochę nawet krzyczałam na dziewczyny, żeby współpracowały i później szybko weszłyśmy w rytm i rzeczywiście Polki bardzo dobrze pracowały podczas tych zawodów. No i myślę, że byłyśmy takimi koniami pociągowymi podczas tych zawodów. Tak, Paulina... ja jeszcze powiem, bo pierwszy raz miałam okazję jechać z Agnieszką na międzynarodowych zawodach w grupie i byłam w szoku, że po prostu tak krzyczała i mam wrażenie, że tylko my właśnie Polki się jej przestraszyłyśmy i tak to nawalaliśmy na tym rowerze, bo się trochę bałyśmy właśnie. Czyli można powiedzieć, że pani kapitan zarządziła ostrą jazdę na rowerze. Ja jestem do tego przyzwyczajona, bo wszystkie lata w zawodach ITU miałam taką rolę, że wychodziłam gdzieś tam z tyłu z wody i żeby coś osiągnąć, musiałam mocno pracować na rowerze i gdzieś tam napędzać całą grupę. Zbierać koleżanki. Dokładnie, więc troszkę dziwnie się nawet czułam podczas tych zawodów, że mówię, kurde, Aga, już odpuść sobie, nie krzycz, ale jednak gdzieś tam to moje... ja sportowe było mocniejsze ode mnie. No oj, i było, Aga, przepraszam, było bardzo mocne, bo to było widać nawet na wybiegu ze strefy. Te dwa miałaś, znaczy zawsze cię pamiętam uśmiechniętą, a tu miałaś taki zacięty wyraz twarzy i tak walczyłaś, a miałaś ten rower dalej, a więc to było widać, że jesteś nabuzowana i że bardzo ci na tym zależy. Wróćmy do pływania. Paulina, świetnie popłynęłaś. Skąd to się wzięło? Nie wiem, ja sama jestem w szoku, ale już tydzień temu w Białymstoku bardzo dobrze się czułam na pływaniu. Także nawet płynęłam z bardzo dużym zapasem z dziewczynami, a wyszłyśmy jednak przed dziewczynami z wody tam parę dziesiąt sekund. No i tutaj też właśnie byłam w szoku, bo zawsze gdzieś na początku się muszę bić ze wszystkimi, a stałam jeszcze w samym środku, jako taki środkowy numer i mówię, kurde, znowu tutaj będzie taki młyn, znowu się będę denerwować na wszystkie, wszystkie mnie będą ciągnąć, a jakoś tak ruszyłam do przodu, że po prostu miałam pustkę dookoła, bo od razu wysunęłam się na te przednie pozycje, potem złapałam nogi tej dziewczyny, która płynęła tam przede mną i stwierdziłam, tak, Niemka wyszła dużo przed nami. Okay. Nie wiem skąd była tam ta dziewczyna. No i na sam koniec stwierdziłam, że lepiej będzie się z nią wyrównać, bo bałam się tego dobiegu jego do strefy zmian i bałam się, że mnie zerwie na rowerze czy coś. Nie wiedziałam też, co się dzieje za mną na moich plecach. Także stwierdziłam, że zaryzykuję i jeszcze się zrównam z tą dziewczyną. Aga, ty też dobrze popłynęłaś chyba, prawda? Jak oceniasz swoje pływanie? Tak, bardzo dobrze popłynęłam. Nie sądziłam, że wyjdę tak blisko Roxany Supek i przed Magdą Suda, które tak naprawdę na mistrzostwach Polski jednych i drugich popłynęły dużo szybciej ode mnie. Jednak jak jest impreza międzynarodowa, kiedy jest nas więcej, ja sobie dobrze radzę z walką, można powiedzieć, w wodzie. No i jestem zadowolona strasznie z tego pływania, ponieważ ono ustawiło gdzieś tam zawody i ten taki mój plan, który chciałam wykonać podczas tych zawodów, czyli top 10 na Pucharze Europy. No dobrze. Tak, ja też byłam zszokowana pływaniem Agnieszki, bo po pierwszej nawrotce jadę na rowerze, patrzę Agnieszka koło mnie, mówię, o Aga, o Jerzyk, dobrze to widzieć. Dobrze, no zostało nam jeszcze do omówienia bieganie. Męczyłaś się, czy tylko tak wyglądałaś? Nie, męczyłam się. No i nie biegam jeszcze, nie biegam już tego, co wcześniej biegałam, co biegałam 4 lata temu. Wyszczeliłam z boksu bardzo dobrze, tak jak kiedyś robiłam to, żeby gdzieś tam zająć dobrą pozycję. Teraz to moje bieganie nie jest już takie szybkie. Jest wytrzymałe na Ironmany, ale nie jest szybkie, więc tutaj może z tym początkiem gdzieś tam przesadziłam. No ale na 5 km na Pucharze Europy robię dobry czas, który daje mi top 10, dokładnie 9 miejsce na Pucharze Europy, więc nie jest tak źle, ale walczyłam, tak, zdecydowanie walczyłam podczas tych zawodów. Paulina, a jak było z twoim bieganiem, bo powiem tak, znowu,
mocne pływanie, dobry, mocny rower i na bieganie troszkę zabrakło. Ale myślę, że i tak mogę być zadowolona z dzisiejszego biegania, zwłaszcza, że ja strasznie przyspałam strefę. W sensie nawet nie, że przyspałam, ale jak widziałam, co się dzieje, jak dziewczyny się przepychają, to stwierdziłam, że wolę po prostu dojechać bezpiecznie do boksu. No tak, wybiegłaś ze strefy ostatnio. Parę nieciekawych sytuacji z zawodów i z przewrotek. I stwierdziłam, że wolę bezpiecznie dojechać i po prostu ruszyć sobie bieg. No i niestety potem jeszcze straciłam z jakieś 30 sekund, bo trener Agnieszki pod sam koniec zaczął za mną biec i krzyczeć mi, że mamy karę 10-sekundową, bo jedna rzecz po prostu nie wpadła do koszyka. No i ja przez cały wyścig nikogo nie słyszałam, podobno wszyscy mi tak krzyczeli, że mam tą karę, ale dopiero na sam koniec trenera Agnieszki usłyszałam i musiałam się wrócić, odbyć karę i dopiero pobiec. To tych kilka pozycji, bo byłaś 14. Tak, ale pozycja tylko jedna, ale no, okay. Myślę, że tam około 30 sekund poszło straty takiej, a to dużo. To i tak lepsze niż dyskwalifikacja. Tak. Kara, Paulina wygrałaby z Julią Rystratową, dwukrotną olimpijką i dziewczyną, która dzisiaj z numerem 1 startowała. Z numerem 1, więc tutaj troszkę niedosyt. Dlatego jest ten żal taki, trochę. Dobrze, co dalej? Aga, co u ciebie dalej? Wiesz, co robisz jeszcze? Masz wojnę, masz październik, tak? Nie, ja teraz odpoczywam. Przepraszam, to pomyliły mi się lata. To Wuhan był w zeszłym roku. To był mój ostatni start sezonu. Niestety ten sezon dziwny dla każdego na pewno. Odpoczywam, czekam, aż cała sytuacja się ustabilizuje. No i będę walczyć dalej o Kona. Na polowania będziesz chodziła? Tak, będę chodziła dalej na polowania. To takie delikatne pytanie, czy wszystko w porządku? Wszystko w porządku, tak. Wiedziałam, że to, tego się tyczy. Tak, jak najbardziej wszystko w porządku. Super. Paulina, a ty kończysz sezon, czy jeszcze coś przed tobą? Myślę, że jeszcze jak będzie okazja, to postartuję, bo trochę szkoda tej pracy, którą wykonaliśmy z trenerem, żeby teraz tak to zakończyć. Wiadomo, że już na większym luzie, bo praktycznie najważniejsze starty, chociaż było ich bardzo mało, mamy za sobą. No ale gdzieś tam będziemy jeszcze próbować startować. Jeśli coś się pojawi i tego nie odwołają, to... Dobrze, to jeszcze mam ostatnie pytanie w takim razie. Bo Aga już zakończyła, ty już najważniejsze starty za sobą masz. Jak oceniacie ten dziwny sezon w swoim wykonaniu? Ja oceniam bardzo dobrze. Naprawdę nie spodziewałam się, że w ogóle wrócę do ścigania na krótkich dystansach. Zdobyłam medal mistrzostw Polski na dystansie sprinterskim. Poczułam ulgę na olimpijce. Poczułam ulgę, nie zdobywając po raz pierwszy w życiu medalu na dystansie olimpijskim w triatlonie. Zakończyłam sezon 9 miejscem na Pucharze Europy na dystansie sprinterskim. Naprawdę dla mnie krótki sezon, intensywny, dziwny, ale bardzo dobry. A u ciebie, Paulina? Czuję taki lekki niedosyt, bo czuję, że byłam na przykład lepiej przygotowana. Na pewno byłam fantastycznie przygotowana tydzień temu na olimpijkę, ale coś tam nie zagrało. Nie wiemy co do końca i młoda jesteś, jeszcze przed tobą sporo startów. No taka młoda, nie młoda. Bo ja wiem, są młodsze dziewczyny już ode mnie. Ale twoja starsza siostra jest starsza. Tak, tak. Ale ze sprintu byłam zadowolona i myślę, że z tego startu też jestem bardzo zadowolona. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.